Radio Pryzmat. Przystanek Kraków. Przygotujcie ciepłe kurtki, bo w ten jeszcze chłodny wieczór zabierzemy Was na spacer po krakowskich kościołach i świątyniach. Dowiemy się wielu ciekawostek oraz legend z nimi związanych. Dodatkowo nasz gość, dr Michał Niezabitowski, polski historyk, muzealnik, działacz środowiska muzealniczego, od 2004 roku dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, opowie nam o swoich osobistych doświadczeniach związanych z krakowskim kościołem. Zapraszają Aleksandra Kukawska i Martyna Kos. Odnośnie ciekawostek, to słyszałyśmy, że w krypcie kościoła reformatów znajdują się, jeśli można tak powiedzieć, mumie. Bardzo nas zaintrygowała ta informacja i chciałobyśmy od pana doktora usłyszeć więcej na ten temat. Każdy kościół jest jednocześnie cmentarzem. Kiedyś cmentarze tak naprawdę były tylko wokół kościoła, ale nie wyglądały tak jak dzisiaj, bo dzisiaj cmentarz kojarzymy z miejscem, gdzie są nagrobki, zwane często pomnikami, w polskiej kulturze najczęściej kamienne, w innych kulturach różnie są zbudowane. Te polskie nagrobki są takie bardzo masywne, chciałoby się powiedzieć, to takie porządne budowle. Kiedyś te kościoły to była po prostu łąka, to znaczy chowano do ziemi, wbijano krzyż, nie było tam żadnej tabliczki komemoracyjnej, kto tam umarł, kto nie umarł, i zaczynano chować tu, dochodzono tu, a kiedy doszliśmy do końca cmentarza, no to przepraszam już mówiąc językiem szalenie obrazowym, tamte zwłoki się rozłożyły, zmineralizowały, zaczęliśmy kopać znowu z tamtej strony i kopaliśmy na nowo. W ten sposób przekopywaliśmy te zwłoki. Czasem w czasie wykopywania wykopywano kości, nawet nie wiadomo kogoś. Były takie kaplice zwane osaria, czyli kostnice. Tam te kości składano z szacunku dla tych osób, które były. Tylko czasem wiemy ze źródeł, że tu czy tu leżał jakiś kupiec, został pochowany przy kościele świętego takim, świętego Mariatma, kościele mariackim czy świętego Szczepana. Jak rozkopujemy kościół, to wykopujemy nieprawdopodobne ilości kości. Zresztą prawdę powiedziawszy, nawet właśnie jak były badania archeologiczne koło Kościoła Świętej Jan, o którym wspomniałem, to nawet jako dziecko to widziałem, to było dla mnie akurat takie trudne doświadczenie, no bo po prostu ogromna ilość szczątków wokół kościoła, no bo to wszystko były cmentarze. Ale zmierzam do pani pytania. Najbogatsze pochówki, ci najbogatsi ludzie, którzy chcieli być upamiętnieni, oni płacili duże pieniądze i byli chowani w podziemiach kościoła, więc tam do trumny i do podziemia, a w momencie, kiedy mieli jeszcze więcej pieniędzy, to zamawiali na przykład tablicę epitafijną, czasami taką możemy znaleźć, jesteśmy w kościele, coś po łacinie pisze, później już po polsku, tu spoczywa tam obywatel taki czy taki, masaż, klepa, ten masaż, kupiec, krawiec, profesor, osoba szlachetnie urodzona i tak dalej. To była elita. Najbogatsi tylko mieli takie możliwości. Natomiast jeżeli był to kościół klasztorny, to tradycja była taka, że zakonników, którzy umierali właśnie w specjalnej krypcie, czyli takiej niszy, czy takiej izbie podziemnej, piwnicznej, układano bardzo często nie w trumnach, tylko bardzo często układano na piasku, jeden koło drugiego. Majestat śmierci wszystkich łączył. W podziemiach kościoła ojców reformatów, o które panie pytają, robiono to samo. Tylko tyle, że tam wyjątkowo, tego nikt nie zaprojektował, to są rzeczy, które są albo ich nie ma, mówi się mikroklimat. Mikro to znaczy taki, który gdzie indziej nie występuje. Czyli odpowiednia równowaga pomiędzy wilgocią a suchością spowodowała, że te zwłoki się, tak to pani powiedziała, zmumifikowały. Czyli one nie rozłożyły się, przepraszam, powiem wprost, nie zgniły, tylko się zasuszyły w taki sposób, że ten korpus człowieka zaistniał. Oczywiście skóra nie ma koloru skóry,
jak człowiek na to patrzy, no to ten majestat śmierci przeraża na swój sposób, no bo widzimy człowiek, a nie człowiek, prawda? Zasuszeni w takim grymasie twarzy, jaki mieli pośmiertni, oni po prostu tam leżą jeden obok drugiego zmumifikowani. W większości są to zakonnicy. W niektórych podziemnych przestrzeniach, zwłaszcza klasztornych, jeżeli tam się to najczęściej udawało, tam się to najczęściej zdarzało, nie jest to bardzo częste, ale to się zdarza w niektórych klasztorach, że takie fenomeny występują. W Krakowie zasadniczo tylko w tym miejscu udało się uzyskać taki mikroklimat. To nie było zamierzone, to po prostu się tak wydarzyło i do dnia dzisiejszego to jest miejsce. Nie zwiedza się tego zbyt często. Można to wejść do tego miejsca tylko i wyłącznie grupy bardzo specjalistyczne, między innymi dlatego, że gdybyśmy zaczęli tam wchodzić, no my oddychamy. Jak oddychamy, to wilgoć, zburzylibyśmy ten mikroklimat. Skutek byłby taki, że te zwłoki by bardzo szybko, te szczątki ludzkie, no po prostu by się rozłożyły. No, była wtórna zgnilizna, by tego dopadło od wilgoci. Tak, dlatego, bo tam nie ma żadnych bakterii gnilnych, bo to wyschło. Taka jest tego geneza. Ciekawi nas również nietypowa historia kości umieszczonych przy wejściu do Katedry Wawelskiej, których na pierwszy rzut oka nie widać i dopiero gdy skupi się wzrok, można je dostrzec. Jak one się tam znalazły? Pytanie, czy nie widać na pierwszy rzut oka? Nie widać na pierwszy rzut oka, jak wchodzimy do katedry i patrzymy prosto na drzwi z literą K, to nie widać. No, widać wtedy, kiedy podniesiemy trochę głowę do góry, to zaczynamy widzieć takie trzy kości wiszące, rozłożone. Ludzie, wykonując pracę na roli, wykonując pracę w różnych miejscach, od czasu do czasu odnajdowali skamieliny. Bo to nie są właściwie kości, tylko są to tak naprawdę skamieliny głównie. Czy w momencie, kiedy doszło do takiego procesu zachowania tych szczątków kostnych, że one się właśnie skamieniły, prawda? No, znajdujemy jakieś dinozaury do dnia dzisiejszego i takie tam różne historie. Kiedy się takie rzeczy znajdowało w dawnych czasach, ludzie mieli świadomość, że jest to jakaś rzecz dziwna. No, wtedy mówiono osobliwe. I takie osobliwości wieszano bardzo często w różnych miejscach przy wejściu do kościoła. Dlaczego wieszano przy wejściu do kościoła? No, ja mam wytłumaczenie tylko jedno. No, wtedy nie było muzeów, a kościoły były najbardziej trwałymi budynkami. Chodziło o to, żeby ludzie widzieli, że coś takiego jest. To były takie osobliwości. Więc takie kości znalezione w czasie badań kiedyś tam, nie wiemy w jakich dokładnie, których badań, bo archeologów w zrozumieniu naukowym wtedy nie było. Po prostu gdzieś kopano w jakichś budowach i tak dalej, znaleziono, Boże, co to jest takiego dziwnego, no więc to powieszono. Jak byłem dzieckiem, to taką legendę przekazywano, że są to kości smoka wawelskiego. No to jest legenda, oczywiście są kości smoka wawelskiego, to są kości trzech przedpotopowych zwierząt. Jeżeli dobrze pamiętam, jedno to jest krąg wieloryba. Skąd wieloryb tutaj? Stąd, że kiedyś tutaj było morze. To, że Kraków leży na wapiennych skałach, to z tego wynika, że tutaj po prostu były skorupiaki i one się odłożyły w skały wapienne, tak zwane płytkie mioceńskie morze. No płytkie, Bałtyk też jest płytki, to nie było morze płytkie w takim rozumieniu, że to kałuże, ale płytkie w stosunku do takich oceanów. I wieloryby tu pływały. Jeden kieł mamuta i jeżeli pamiętam, to jeden jakiś jeszcze fragment kości biodrowej czy jakiegoś niedźwiedzia jaskiniowego, ile pamiętam dobrze, chyba tak, na pewno wieloryb. To takie trzy fragmenty trzech kości, które tam zawieszono na łańcuchy. No i oczywiście jak takie rzeczy wiszą, to oczywiście są legendy. Niektórzy twierdzą, że jest to najlepiej, najpilniej strzeżony łańcuch na całym świecie, bo legenda mówi, że jak ten łańcuch się przerwie i te kości spadną, to będzie koniec świata. Ale ja bym się tak strasznie nie bał, dlatego, bo niektórzy mówili jeszcze nie tak dawno, że jak po śmierci świętego Stanisława drugi biskup krakowski będzie się nazywał Stanisław i zostanie intronizowany, to też będzie koniec świata. Z tego co wiem, to po księdzu kardynale Franciszku Macharskim, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz został biskupem krakowskim. Niektórzy nawet czekali na ten dzień intronizacji Stanisława Dziwisza, mówiąc, że na pewno nastąpi koniec świata. No na razie nie nastąpił. Więc nie przejmowałbym się jakoś tak szczególnie mocno tymi kośćmi, ale oczywiście niech nie spadają. Są fragmentem jakiejś historii naszego miasta.
To jeszcze chciałyśmy się dowiedzieć, która z świątyni jest najciekawsza według Pana? Czy można jakoś tak wybrać jedną taką najciekawszą? No, to czy z punktu widzenia takiej wartości zabytkowej i takiej wartości artystycznej, to na pewno stara synagoga na Kazimierzu jest perłą. Jest to jedna z najpiękniejszych synagog na świecie, wsparta na dwóch kolumnach toskańskich z pięknym sklepieniem palmowym. Synagoga o wczesnogotyckich korzeniach, która potem uzyskała taki barokowy kostium, potem była przekształcana jeszcze w XIX wieku z piękną salą synagogalną, na środku której stoi przepiękna kuta w żelazie Bima, czyli miejsce, skąd głoszono Tora, pięcioksiąg, prawda? Księga Prawdy. To jest miejsce emanujące niezwykłą historią, miejsce, w którym przez stulecia gromadzili się Żydzi krakowscy. Żydzi, których już dzisiaj z nami nie ma, bo zostali wymordowani w czasie II wojny światowej. To jest miejsce piękne, miejsce autentyczne, miejsce tknące historią, a dzisiaj jest tam muzeum poświęcony dziejom krakowskich Żydów. W związku z tym jest to miejsce też ciekawe z tego punktu widzenia, że choć nie ma już dzisiaj tych Żydów, tej społeczności żydowskiej, Kraków już dzisiaj nie jest wielokulturowy, tak jak kiedyś był, to jednak to miejsce w dalszym ciągu o tej wielokulturowości Krakowa w moim przekonaniu najpewniej opowiada. No, wydaje mi się, z punktu widzenia takiej wartości, to stara synagoga na Kazimierzu jest, no, trudno nazwać kościołem, domem modlitw, bożnicą, świątynią o największym znaczeniu. W takim razie dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj zakończymy nasz spacer. Pozostawiamy Was na przystanku, z którego możecie ruszyć w kierunku wybranej przez Was świątyni. Gwarantujemy, że nasza rozmowa była tylko wierzchołkiem góry lodowej w tej sprawie i zachęcamy Was do zostania indywidualnymi odkrywcami.